Gdańskich. Adaptacja i reżyseria Zuzanna Łuczak, a uczestnikami, naszymi aktorami są uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum Zawsze Razem w Poznaniu, którzy brali udział w zajęciach teatralnych w ramach projektu Otwarty Świat. Współpracowały z panią Zuzanną Łuczak pani Weronika Godlewska, Waldemar Korzyn i Andrzej Tokarski oraz nauczyciele szkoły. Za to wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Powiem jeszcze, jakie osoby wystąpią. Będzie to Mikołaj Lange, Patrycja Nogaj, Nikola Łukaszewicz, Natalia Rycman, Katarzyna Gałązka, Rafał Adamczak, Jakub Iskra, Wiktoria Kulczyńska, Jan Milkowski, Marcin Napierała, Wiktoria Janas, Zuzanna Danił, Jakub Schneider, Nikodem Kobus, Paulina Chojnacka i Patryk Szumlański. Oraz gościnnie wystąpi Zuzanna Łuczak i Weronika Godlewska. Zapraszam. Dawniej patrzyłam na zwierciadła tak, jak wy wszyscy patrzycie, z wzrokiem roztargnionym, obojętnym, bo i tamże ma zaciekawiać luszczone odbicie przedmiotów, które możemy widzieć w ich prawdzie i rzeczywistości. Jeżeli czasem bacznie spojrzałam w lustro, to chyba kiedy chodziło o poprawienie źle wpiętej kokardy lub o jakąś dziwną grę światła i perspektywy, która nieraz bawi oko w mieszkaniach, gdzie liczne zwierciadła i wielkie szyby okienne odsyłają sobie wnętrze komnat jakby przeinaczone, poustawiane pod różnymi kątami. Ale i takie widowisko zawsze dla oka było tylko zabawką. I wzrok, choć badawczy, zawsze pozostawał spokojny. Teraz dzieje się inaczej. Rekord złota.
papa. Król bardzo się rozłościł i polecił Iwanowi, chłopcu stajennemu, by stał na straży przy drzewie kolejnej nocy. Pilnuj sadu! Król bardzo się rozłościł i polecił Iwanowi. Iwan zmęczony pracą za dnia i czuwaniem przez pół już nocy prawie zasnął. Siedząc na jabłoni, usiadł gnieździe ptak. Siedząc na jabłoni, usiadł gnieździe ptak. Kiedy to na jabłoni? Zaczął on wydobywać złote owoce. Iwan. Chwycił ptaka za ogon. Temu dało się oswobodzić i odleciał. Dłoni Iwana tylko zostało pióro. Kiedy chłopiec opowiedział królowi o tych wydarzeniach, na dowód swoich słów pokazał piękne pióro. Władca wysłał Iwana na poszukiwanie magicznego ptaka. Szukaj ptaka! Ledwo on rozpoczął swoją wędrówkę, a na drodze stanął mu wielki szary wilk. Wysłał Iwana na poszukiwanie magicznego ptaka. Ledwo on rozpoczął swoją wędrówkę, a na drodze stanął mu wielki szary wilk, pragnący pomóc Iwanowi poszukiwanie magicznego ptaka. Wilk poradził popsu, by wymieszał jagody, chleb i ser, a potem rozrzucił po ziemi. Kiedy ogniste ptaki zjadły rozrzucone przez Iwana jedzenie, stały się ociężałe